Edyta Nawrocka, witam Państwa 17 stycznia. Zapraszam na serwis informacyjny. Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynął pozew przeciwko staroście powiatu wałbrzyskiego Józefowi Piksie. Sprawa dotyczy jego wypowiedzi podczas programu Gość Dnia emitowanego na antenie telewizji Wałbrzych. Podczas programu starosta podał pod wątpliwość oficjalne powody rezygnacji Beaty Żołnieru ze stanowiska wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego, twierdząc, iż zrezygnowała ona, gdyż nie była w stanie dłużej załatwiać prywatnych spraw związanych z prowadzoną przez nią firmą transportową. Moim zdaniem tu jest inna sprawa. To jest przede wszystkim sprawa tego rodzaju, że w tej chwili powiat nie ma wpływu na organizację przewozów, a pani Beata jest mocno związana z firmą, którą prowadzi, jeżeli chodzi o przewozy. I z kolei interpelacje, które były składane w sprawie wyrażenia zgody na przystanki autobusowe w mieście Wałbrzychu, ja skierowałem je do pana prezydenta, ponieważ w tej chwili po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów o uzyskaniu przez miasto Wałbrzych grodzkości te koncesje i zgody wydaje prezydent miasta Wałbrzych. Taka była umowa. Beata Żołnieru domaga się publicznych przeprosin starosty oraz przyznania, iż jego wypowiedź była niezgodna z prawdą, czy naruszyła jej dobra osobiste. Radna powiatu wałbrzyskiego wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie. W związku z publiczną wypowiedzią w lokalnej telewizji starosty powiatu wałbrzyskiego pana Józefa Piksy oświadczam, że oszczerstwa i pomówienia skierowane pod moim adresem stanowią pomówienie i znieważenie mojej osoby oraz próbę podważenia mojej wiarygodności w oczach opinii publicznej. Nieprawdziwe zarzuty narażają mnie na utratę zaufania potrzebnego do sprawowania mandatu. Podważają zaufanie do mojej osoby w oczach wyborców, a także uniemożliwiają mi właściwe sprawowanie mandatu radnego. W związku z powyższym informuję, że niezwłocznie skieruję sprawę na drogę postępowania sądowego. Oświadczenie starosty w tej sprawie poznamy dopiero w poniedziałek. Pozew dostępny jest na stronie wałbrzych24.com. Połączenie z Czechami przez Mieroszów, wspólna taryfa przewozowa dla województwa, autofotomapa, która ma na bieżąco aktualizować rozkłady jazdy przewoźników publicznych i prywatnych. Takie tematy poruszano podczas konsultacji na temat planu zrównoważonego transportu województwa dolnośląskiego. To jednak dopiero plan i jeszcze wiele może się zmienić. Połączenie z Czechami przez Mieroszów, wspólna taryfa przewozowa dla województwa, automapa, która będzie na bieżąco aktualizować rozkład jazdy przewoźników publicznych i prywatnych. To temat, jaki poruszono podczas konsultacji na temat planu zrównoważonego transportu województwa dolnośląskiego. To jednak dopiero plan i jeszcze wiele może się zmienić. Plan zrównoważonego transportu województwa dolnośląskiego opracowano w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki we Wrocławiu. Po konsultacjach pod koniec stycznia będą się nim zajmowały komisje Sejmiku Województwa. Przygotowaniu planu transportowego miały miejsce trzy etapy. Pierwszy etap to analiza sytuacji obecnej, czyli to, jak te przewozy wyglądają dzisiaj. Drugi etap to było modelowanie przyszłych potrzeb transportowych. I trzeci etap układanie planowanej logistyki. Prognoza obejmuje najbliższe dziesięciolecie. Starano się w niej przewidzieć, gdzie w najbliższych latach można się spodziewać nasilonego ruchu pasażerów. Według wariantu optymistycznego wpływ z przewozów kolejowych i interwencyjnego transportu autobusowego, bo tylko taki przewiduje województwo, w roku 2015 mogą wynieść prawie 75 milionów złotych, a według pesymistycznego niespełna 68 milionów. Co ciekawe, przewidywalna wysokość dofinansowania z budżetu województwa w ciągu najbliższych lat ma się nie zwiększać i wynosić około 100 milionów rocznie. To, co może dziwić, to to, że pomimo niekorzystnych prognoz demograficznych, z roku na rok będzie nas coraz mniej, te kwoty dopłat do transportu publicznego jakoś drastycznie nie spadają. A to dlatego, że w wariancie optymistycznym, według prognoz GUS-owskich, będziemy zarabiać w 2025 roku nawet o 90% więcej w porównaniu do roku dzisiejszego. W planie transportowym pojawił się pomysł wspólnej taryfy przewozowej, podziału na strefy i promowania wśród pasażerów biletów miesięcznych. Plan obejmuje połączenie między powiatami i gminami powyżej 20 km. Strefy mają się pokrywać z granicami powiatów. Mają też pojawić się bilety aglomeracyjne. Zmiany obejmują 22 linie kolejowe, 17 autobusowych, linii interwencyjnych z dopłatą województwa, bo plan nie przewiduje wchodzenia w interesy przewoźników prywatnych tam, gdzie oni funkcjonują. Ma też się poprawić jakość informacji. Jeśli chodzi o informację dynamiczną, wierzymy, że to jest właśnie przyszłość transportu publicznego. To będzie ten czynnik, który będzie decydował o tym, że pasażer będzie miał większą chęć do odbycia podróży, jeśli będzie miał większą pewność odbycia podróży. Tak? W związku z tym platforma, która na bieżąco będzie informowała o opóźnieniach, awariach, też nawet informacji, w jakim czasie przyjedzie dany środek transportu.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Miasta Wałbrzycha i Starostwa Powiatowego pytali m.in. o wznowienie połączeń kolejowych z Wałbrzycha przez Mieroszów do Mezimesti i wskazywali na zasadność połączenia z Nową Rudą przez Głuszyce jako równie istotnych jak połączenie Wałbrzycha z Kamienną Górą czy Świdnicą. Pytano też o to, czy może powstać linia interwencyjna obsługująca trasę Wałbrzych-Stare Bogaczowice-Świebodzice. Powracał motyw komunikacji z Czechami. Na spotkaniu wyraźnie był artykułowany problem braku kontaktu i braku transportu transgranicznego pomiędzy Wałbrzychem Mieroszowem w kierunku Czech do Mezimesti i Dobromowa. Z racji swojej funkcji mam kontakty ze stroną czeską, szczególnie z Izbą Przemysłowo-Handlową w Czechach i oni od wielu lat artykułują potrzebę stałej komunikacji pomiędzy Wałbrzychem a Trutnowem i Nachodem. Jak mówił Krzysztof Fila z Wałbrzyskiego Urzędu Miasta, spora grupa pracowników z Wałbrzycha i okolic dojeżdża do zakładów w tych właśnie miastach, a nie mogą to dojechać ani komunikacją publiczną, ani nawet prywatną. Należy wiedzieć, że przedsiębiorcy z terenu Polski mają zezwolenia na wykonywanie transportu regularnego na terenie Polski. My jako organ zezwalający i marszałek nie mogą wydać takiego zezwolenia. Strona czeska zadeklarowała nawet, i to są dane sprzed mniej więcej 2-3 lat, zadeklarowała o chęci uruchomienia takiej komunikacji wahadłowej, nawet sfinansowania w części, jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca ponosi straty. Urząd Marszałkowski wysłał plan transportowy do hetmanów sąsiadujących z Dolnym Śląskiem, czeskich województw i do Drezna. Być może zaowocuje to wznowieniem niektórych połączeń. To nie jest tak, że myśmy tych relacji transgranicznych nie wzięli pod uwagę, ale te relacje transgraniczne, bo połączenia transgraniczne są elementem dyskusji między stronami, na przykład Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a tej stroną czeską, stroną niemiecką. Podobnie jak są elementem uzgadniania połączenia międzywojewódzkie. Więc znów jest pewna rezerwa w budżecie, który tutaj żeśmy przedstawili, właśnie między innymi na te połączenia. Niestety w przypadku połączenia kolejowego Wałbrzych-Mezimesti konieczny będzie jego remont, żeby można było tam przywrócić pociągi pasażerskie. Podczas konsultacji podkreślono też, że z Wałbrzycha do Radkowa, który również należy do aglomeracji wałbrzyskiej, jest o wiele bliżej przez Czechy niż przez Nową Rudę. Drogi są tam lepsze, istnieje też nieużywana linia kolejowa. Była też wzmianka o połączeniu interwencyjnym między Wałbrzychem i Świdnicą, ale zostałoby ono wprowadzone tylko, gdyby tę linię opuścili przewoźnicy prywatni. Wałbrzyska jednostka Państwowej Straży Pożarnej wzbogaciła się o nowy sprzęt. Strażacy mają większy komfort pracy, a mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej. Największym i najdroższym nabytkiem strażaków jest samochód ratownictwa technicznego. Z pełnym wyposażeniem jest on wart ponad 1 100 000 zł. Zastąpi on wysłużony 27-letni pojazd. Sprzęt, w który jest wyposażony, to przede wszystkim urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, agregaty prądotwórcze i wiele innych niezbędnych do ratowania życia podczas wypadków. Po pierwsze, przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, trzeba teren zabezpieczyć, czyli odpowiednio oznakować, odgrodzić, wydzielić. Ten sprzęt, taki sprzęt posiada. Następnym elementem, jeżeli trzeba wyciągać osobę poszkodowaną, na przykład zakleszczoną w samochodzie, czy używamy tutaj sprzętu hydraulicznego, nieraz pneumatycznego, ten sprzęt również na tym samochodzie jest i jest na jego wyposażeniu. Kolejnym sprzętem, który jest używany przy wypadkach, sprzęt ratownictwa medycznego, czyli osobom trzeba udzielić pierwszej pomocy. Jeżeli my jesteśmy przed pogotowiem, to takie pomocy udzielamy, bo posiadają nasi ratownicy takie kwalifikacje. Jest zestaw ratownictwa medycznego, żeby tej osobom udzielić pomocy, łącznie z tlenoterapią, łącznie z noszami do transportu, także jakby szereg elementów jest do wykorzystania. Jeżeli to jest na przykład w warunkach nocnych, mamy sprzęt oświetleniowy, że teren akcji możemy odpowiednio oświetlić i to zarówno w pobliżu, bo samochód posiada agregat na stały zabudowany, ale również przenośny, więc nawet jeżeli to jest gdzieś w oddaleniu, również tym sprzętem możemy ten teren odpowiednio oświetlić. Jak pokazują statystyki, strażacy coraz częściej wyjeżdżają do akcji niezwiązanych z pożarami, a właśnie z wypadkami drogowymi czy innymi, przy których główną rolę odgrywa ratownictwo techniczne. Oczywiście to też zależy często od warunków atmosferycznych, od występowania klęsk żywiołowych, bo jeżeli one występują, tych zdarzeń jest więcej i to jest znacząco wtedy więcej od pożarów.
Samochód ten głównie jako samochód specjalistyczny, jak powiedziałem, jest to samochód ratownictwa technicznego, służy do działań technicznych, czy wszelkiego rodzaju wypadki drogowe, katastrofy budowlane, awarie energetyczne, gazowe, ale również przy pożarach jest on wykorzystywany na przykład do wyważania drzwi, na przykład do wykonania jakichś otworów w obiektach, więc również w zakresie pożarowym ten samochód może być wykorzystany. Wraz z nowym pojazdem do Wałbrzycha przyjechał inny drogi i bardzo ważny sprzęt ratowniczy. Duże wrażenie robi sporych rozmiarów pompa do zanieczyszczonej wody o niezwykle wysokiej wydajności. Jej maksymalna wydajność to 11 metrów sześciennych na minutę, więc to są naprawdę już bardzo wysokie wydajności. Służy głównie do usuwania dużych rozlewisk. Może tych zdarzeń na terenie powiatu nie jest za wiele, ale od czasu się zdarzają, więc na pewno ten sprzęt wartości około 200 tysięcy na przyczepie również się nam przyda. Kolejnym sprzętem, który też trafił z końcem roku, a fizycznie trafi w najbliższych dniach, będzie to kamera wziernikowa oraz geofon, czyli urządzenia służące do poszukiwania osób zasypanych, do badania przestrzeni trudno dostępnych i to będzie stanowiło wyposażenie działające od wielu lat na terenie naszej komendy grupy poszukiwawczej ratowniczej. Sprzęt trafił do Wałbrzycha dzięki wsparciu Komendy Głównej Straży Pożarnej i zakupiony został częściowo ze środków unijnych. Teraz Wałbrzych może pochwalić się jedną z najlepiej wyposażonych jednostek Straży Pożarnej z nowoczesną strażnicą i w większości zaledwie kilkuletnimi pojazdami. Do pełni szczęścia według komendanta brakuje jedynie nowego pojazdu drabinowego, ponieważ obecny ma już 25 lat. To jednak spory wydatek rzędu ponad miliona złotych, więc znów nie obejdzie się bez wsparcia z zewnątrz. Wałbrzyskie schronisko pomimo łagodnej zimy jest praktycznie przeładowane jak co roku. Najbardziej pożądaną formą pomocy jest zatem adopcja zwierząt i zabieranie ich ze schroniska. Wyższe temperatury to w tym roku lepsze warunki dla zwierząt przebywających w schronisku, mimo że jak co roku jest ich tam za dużo. Boksy są osłonięte, słoma jest w budach, zabezpieczamy z każdej strony, żeby nie wiało. W przypadku śnieżyczcy, no tutaj mają więcej świeżego powietrza i mogą też jeszcze na wybiegach sobie pobiegać. To jest dla nich wielki plus, tym bardziej, że przebywają cały czas w boksach. No na dzień dzisiejszy jak zwykle jest nadwyżka, mamy około 160 psów, powinniśmy mieć 120-130, wtedy byłby to rekord i super sytuacja. No generalnie sytuacja niewiele się zmienia, bo w ciągu roku trafia i tak ponad 600 zwierząt do schroniska. Poprawiła się tylko sytuacja, jeśli chodzi o właścicieli, którzy zaczęli już swoje zwierzęta w schronisku szukać. Może dużym plusem jest to, że psy są zaczipowane, szczególnie te, które wychodzą ze schroniska, więc mamy możliwość odszukania właściciela. A już właściciele prywatni też sobie czipują te zwierzęta i to już jest takim dużym plusem, że możemy się z nimi skontaktować, że znaleźliśmy ich zwierzaka. Pomimo przepełnienia, warunki, w jakich przebywają zwierzęta, są dobre. Karmy nie brakuje, a spora w tym zasługa również osób i instytucji, które przez cały rok wspierają schronisko. Chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim szkołom, przedszkolom, osobom prywatnym, które w ciągu roku wspierały nas, przynosząc karmę, żwirek dla kotów, jedzenie dla maluchów, które przynosiły kołdry, koce. Bo to jest fajne, że ludzie jeszcze są tacy otwarci i serdecznie dziękujemy za to, co Państwo dla nas w zeszłym roku zrobili i lata poprzednie również. I myślę, że to już dobra wola każdego, kto będzie chciał przynieść. No wiadomo, gotujemy dla zwierząt zupy, więc kasza, ryż, makarony, sucha karma, mokra karma dla juniorów, karma, żwirek dla kotów. Wszystko to jest potrzebne, bo zwierząt zawsze jest za dużo. Przy tak dużym obłożeniu jedną z najbardziej cenionych form pomocy jest obecnie adopcja. Każdy zwierzak zabrany ze schroniska do prawdziwego domu to sukces. Aby móc adoptować psa czy kota, należy spełnić proste warunki. Musi to być osoba pełnoletnia, mieć dowód osobisty i to trzeba tak, że trzeba przyjść do schroniska, trzeba przejść wszystkie boksy, zakochać się, wybrać sobie tego pieska i psy są zaszczepione, zaczipowane, odrobaczone, są również sterylizowane i kastrowane, no może nie wszystkie, ale w większości tak właśnie jest. Staramy się, żeby wszystkie psy wychodziły tutaj ze schroniska sterylizowane, kastrowane i zabierać psa do domu. Pies to wiadomo, najlepszy przyjaciel. Nikomu tak nie można zaufać jak właśnie psu.
Osoby, które decydują się na adopcję, robią to z różnych powodów. Najważniejsze tylko, by mieli na uwadze przede wszystkim dobro zwierząt. Niedawno moja suczka zdechła na nosówkę i bardzo za nią tęsknię, dlatego wolałabym mieć jakiegoś pupila jednak przy sobie. No wolę raczej z ulicy albo od znajomego nie brać, bo to nic pewnego tak naprawdę. Właśnie czuję się teraz pewniej i wiem, że na pewno będzie szczęśliwa u mnie w domu. Wiele zwierząt trafiających do schroniska to zguby, których właściciele często szukają. Na stronie internetowej schroniskowałbrzych.pl znaleźć można zarówno informacje o odnalezionych zgubach, zwierzakach czekających na adopcję lub zgłosić zaginięcie czworonoga. Pracownicy schroniska nadal apelują do właścicieli zwierząt, by czipowali swoje pupile, dzięki czemu o wiele łatwiej będzie je później odnaleźć. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro w weekendowym przeglądzie tygodnia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.